привет! Сегодня я хотел сказать вам o mobilizacji. Koniec z żartami. Nie ma obecnie wątpliwości, że wojna na Ukrainie stanęła Putinowi ością w gardle. Natomiast siły rosyjskie poniosły podczas prowadzonych działań ogromne straty sprzętowe i równie niemałe personalne. Bo według przeprowadzonych analiz śmierć poniosło ponad 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a kolejne dziesiątki tysięcy pozostanie kalekami do końca życia. Pomimo licznych dowodów porażki, władze Kremla, umyślnie zaniżając statystyki, twierdzą, że liczba poległych Rosjan to około 5 tysięcy. Zapewne także z tego powodu, by udowodnić własnemu społeczeństwu, że Wielka Rosja nie poniosła klęski z Ukrainą, w obecnym czasie specjalna operacja wojskowa Władimira Putina wkracza w nowy rozdział swojej imperialistycznej, obłąkanej wizji próby podboju suwerennego państwa, a w jej ramach kremlowski dyktator zarządził częściową mobilizację, żeby wzmocnić swoje siły inwazyjne, zwiększając ich liczebność oficjalnie o 300 tysięcy, a nieoficjalnie nawet do miliona. Po tej mocno kontrowersyjnej dla wielu Rosjan decyzji Putina nagle okazało się, że ci, którzy jeszcze niedawno albo popierali jego decyzję, albo byli bierni na to, co dzieje się od lutego 2022 roku za ich zachodnią granicą, mówiąc bardzo bezpośrednio i dosadnie, obsrali swoją zbroję, uciekając w popłochu, gdzie tylko mają taką możliwość, aby nie wcielono ich do wojska i nie wysłano na front. Ucieczki Rosjan z kraju stały się do tego stopnia masowe, że według doniesień niezależnego portalu Nowa Gazeta z kraju wyjechało ponad 260 tysięcy mężczyzn i nawet ambasadorowie państw członkowskich wezwali Komisję Europejską do możliwie najszybszego zaostrzenia lub, mówiąc łagodniej, zaktualizowania wytycznych dotyczących polityki wizowej w stosunku do osób uciekających przed putinowską mobilizacją. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Decyzja władz kremlowskich ogłoszona 21 września przez prezydenta Rosji, niczym otwarcie puszki Pandory, spowodowała powszechne protesty w Rosji i chorobliwą wręcz panikę, szczególnie wśród młodych mężczyzn, którzy nie chcą umierać za imperialny sen Putina. W konsekwencji czego wielu protestujących zostało brutalnie zatrzymanych i na siłę wcielonych do armii. Natomiast ci, którym udało się uciec z rodzimych lokalizacji, tkwili w wielokilometrowych kolejkach na granicy z Gruzją, Finlandią, Kazachstanem czy Mongolią. A żeby przekroczyć przejście graniczne, musieli mieć jakikolwiek środek transportu, począwszy od samochodu, a skończywszy, co może zabrzmieć wręcz komicznie, na hulajnogach. Ten eksodus w rzeczywistości może się ostatecznie okazać jeszcze większy niż na początku wojny, kiedy ze swojej ojczyzny uciekło około 300 tysięcy Rosjan. Patrząc jedynie na rosyjskie i zagraniczne doniesienia prasowe, czy też posty w mediach społecznościowych, komunikat o mobilizacji z pewnością odbił się echem w całym kraju, wywołując wręcz popłoch. Zaledwie w ciągu kilku dni oczywiste stało się, że władza traktuje sprawę poważnie, a ta decyzja Putina uświadomiła dużej części rosyjskiego społeczeństwa, że pozornie rozpostarty nad nią parasol bezpieczeństwa, chroniący przed konsekwencjami rozpoczętego z ukraińskim sąsiadem i wspierającym go Zachodem konfliktu, został gwałtownie złożony niczym nad rosyjskimi plażowiczami z Krymu. Nadeszła chwila, w której to zwykli Rosjanie mogli i mogą się poczuć niczym jeszcze niedawno Ukraińcy, bo teraz to ich matki, żony, dzieci i oni sami jako poborowi, często będąc w niemałym szoku, żegnają się ze łzami w oczach, gdy nie mając nic wspólnego z wojskiem, otrzymują wezwanie i muszą niezwłocznie stawić się we wskazanych miejscach, skąd pociągami lub zarekwirowanymi szkolnymi autobusami przewożeni są na poligony szkoleniowe lub w ogóle bez szkolenia, bezpośrednio na front. W dzisiejszym materiale odpowiemy sobie, na ile ta mobilizacja może zmienić losy wojny rosyjsko-ukraińskiej. I czy jest się czego obawiać, skoro większość z tych ludzi nie ma ani pojęcia, jak walczyć, ani woli do tej walki. Oraz czy Putin i jego okręt zwany Rosją, niczym chluba czarnomorskiej floty Moskwa,
idzie na dno. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałem Was gorąco zachęcić do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz lajka i komentarza. Oczywiście, jeśli nie zabierze Wam to zbyt wiele Waszego cennego czasu. Dzięki takiej poświęconej przez Was chwili ten materiał trafi do jeszcze większej liczby widzów, co zwiększa popularność mojego kanału, za co z góry bardzo Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie lub do pobrania oraz zagrania w polską, stworzoną przez nasz zespół grę mobilną multiplayer MapLord, w której Wasza armia zdecydowanie może przeciwstawić się putinowskim hordom, ucierając im nosa. Zatem do dzieła i ruszajmy z dzisiejszym filmem. Tak jak wspomniałem Wam we wstępie, wielu Rosjan jest zrozpaczonych lub wręcz wściekłych, co czyni jeszcze nie tak dawno uwielbiany przez nich prezydent ich wspaniałej Wielkiej Rosji, której mit zaczyna blednąć w ich oczach i coraz bardziej przypomina kolosa na glinianych nogach. Nawet przedstawiciele starszych pokoleń zaczynają dostrzegać hipokryzję swoich rządzących, podkreślając, że w czasie II wojny światowej Rosjanie walczyli i ginęli za Rosję, lecz ten konflikt to nie wojna, tylko polityka. Spora część spośród ludzi, którzy trafiają do wojska, nigdy nie służyła i nie miała nawet broni w rękach, przez co od 21 września po telewizyjnym komunikacie wydanym przez Putina w całej Rosji wybuchły protesty, w których aresztowano co najmniej 1312 osób, w tym również w autonomicznej, wieloetnicznej Republice Dagestanu wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, czyli jednym z najodleglejszych i najuboższych regionów Rosji, gdzie protestujący przeciwko poborom zablokowali autostradę. Bardzo charakterystycznym i wymownym hasłem pojawiającym się podczas protestów był przerobiony zwrot nie mobilizacji na nie mogilizacji. Panika, jaka ogarnęła mężczyzn w młodym i średnim wieku, doskonale widoczna była na lotniskach i przejściach granicznych, gdzie próbowano uciec również do Turcji i wszędzie tam, gdzie nie była potrzebna wiza. Ceny biletów u niektórych przewoźników wzrosły z dnia na dzień o kilkaset procent, bo uciekający byli w stanie płacić znacznie więcej, byle tylko opuścić Rosję. Jak twierdzą historycy, po raz pierwszy od II wojny światowej Kreml ogłosił mobilizację, chociaż nazwał ją częściową mobilizacją. Rzecznik Putina wciąż oczywiście utrzymuje, że urzędnicy nadal będą odnosić się do inwazji, którą rozpoczęto w lutym, jako tylko specjalnej operacji wojskowej, a nie wojny. Podczas wywiadu udzielanego dziennikarzowi The Economist, jeden z respondentów będący mieszkańcem Petersburga o perspektywie poboru do wojska powiedział, że Rosjanie w wieku poborowym wpadli do piekła. Inny natomiast miał nadzieję, że jego słaby wzrok uchroni go przed poborem. Jak więc sami widzicie, najwyraźniej pobór do wojska w Rosji nie idzie tak, jak pewnie życzyłby sobie kremlowski włodarz i jego świta. Nie dał prezydent takiej szansy. Однако россияне почему-то не очень обрадовались. На митинги стали выходить, из страны бежать и даже руки себе ломать. Nawet pomimo nawoływań z propagandowej telewizji, że to szansa, no tak, szansa na szybkie skrócenie życia, którą dał im prezydent, większość z potencjalnych poborowych nie chce ginąć za chore ambicje rządzących i ucieka w popłochu lub nawet za odpłatnością przeprowadza kontrolowane łamanie ręki, aby uniknąć wcielenia do armii. Co zrozumiałe, podczas tejże mobilizacji są wprowadzane także nieliczne wyjątki od normy w kwestii samego poboru, czego najlepszym przykładem jest syn rzecznika Kremla Pieskowa, określanego mianem putinowskiego pieska i nie tylko. Otóż synuś wpływowego tatusia, poddany prowokacji dziennikarskiej, stwierdził w skrócie, że on ten temat załatwi na innym szczeblu. Zresztą możecie posłuchać sami. Здравствуйте, Николай. Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите. Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Вы это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Вы знаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Как бы если это мне надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать. Поэтому так, интересная угроза. А что за уровень, извините, всем военным консервам? Почему угроза? Почему угроза? Ну, вы говорите, что на каком-то уровне. Co bardziej zrozumiałe, takimi wyjątkami poza dziećmi rosyjskich wpływowych polityków objęci są również niektórzy.
którzy pracownicy IT, telekomunikacji, sektora finansowego, a także tzw. systemowo ważni, czyli na przykład pracujący w środkach masowego przekazu siejących propagandę. Wśród tych sklasyfikowanych jako te systemowo ważne znalazły się więc liczne państwowe kanały telewizyjne, stacje radiowe, agencje informacyjne i gazety, a także niektóre z prywatnych rosyjskich mediów należących do bliskich kolegów Putina. Należy tu oczywiście wspomnieć o tym, że Rosja zawsze miała obowiązkowy pobór do wojska, a jej siły zbrojne składają się z żołnierzy zawodowych uzupełnianych przez poborowych i rezerwistów, zwykle byłych rekrutów, którzy mogą zdecydować się na lukratywne, krótkoterminowe kontrakty wojskowe lub zostać wezwani w razie potrzeby. Teoretycznie więc do poboru kwalifikowani są prawie wszyscy zdrowi mężczyźni w wieku od 18 do nawet 27 lat, co daje liczbę od 1 miliona do nawet 1 200 tysięcy osób. Każdego roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wybierają około 250 tysięcy rekrutów, którzy zazwyczaj służą przez 12 miesięcy przed dołączeniem do rezerw wojskowych. Pozornie więc takich rezerwistów, którzy przeszli podstawowe przeszkolenie wojskowe i utrzymują stopień tzw. gotowości, jest około 25 milionów na ponad 145-milionową populację Rosji. Ujmując to w możliwie obrazowy sposób, to poza jednostkami, nazwijmy je elitarnymi, znaczna część rosyjskiego wojska składa się z ludzi pochodzących z biednych obszarów wiejskich, których do wojska przyciągnęła stosunkowo wysoka płaca dostępna dla żołnierzy kontraktowych, oraz przedstawiciele mniejszości etnicznych, które mają wyjątkowo małe perspektywy rozwoju w swoim życiu. Pamiętajmy jednak, że w przeciwieństwie do wspomnianych żołnierzy zawodowych, którzy służą jako ochotnicy za otrzymywane intratne pobory lub inaczej żołd, to ogrom spośród rosyjskich soldatów jest właśnie poborowymi, których wartość szkolenia, jakie otrzymują, jest mocno wątpliwa, tym bardziej, iż wiedząc, że ta przymusowa służba za wiele ich nie nauczy, więc wszyscy bardziej zamożni i ci z koneksjami, jak syn Pieskowa, robią wszystko, by uniknąć poboru lub odbywać go fikcyjnie jedynie na papierze. Trzeba tu również nadmienić, że oficjalny status wojny prowadzonej w Ukrainie jako specjalnej operacji wojskowej ograniczał rosyjską armię pod względem tego, kogo może wysłać na front, bowiem czysto teoretycznie wysyłanie poborowych za granicę jest zabronione, z wyjątkiem czasów wojny, której wciąż oficjalnie kremlowska wierchuszka nie ogłosiła. Lecz w rzeczywistości, jak to bywa w tym kraju, mało przejęto się tą zasadą i wysyłano na front ludzi bez jakiegokolwiek przygotowania, niczym mięso armatnie. Co robi się zresztą nadal. Dlatego już w pierwszej fazie mobilizacji putinowskie władze napotykają coraz większe problemy w swoich działaniach. Cały proces jest dość mocno chaotyczny do tego stopnia, że w niektórych małych wioskach wezwanie do poboru otrzymali niemal wszyscy mężczyźni. Ta nowa częściowa mobilizacja pozwala więc Rosji tylko teoretycznie wykorzystać swój rezerwowy potencjał, wybierając z dużej puli byłych żołnierzy do uzupełnienia jej mocno nadszarpniętych i wyczerpanych wręcz sił rzuconych na Ukrainę. Krótko mówiąc, tym samym w gruzach legł już nie tylko mit potężnej militarnie Rosji, ale wręcz Putin przyznał się, podejmując decyzję o częściowej mobilizacji, że Rosja nie prowadzi już specjalnej operacji wojskowej, którą wciąż oficjalnie podkreśla, lecz jest zaangażowana w wojnę na pełną skalę. O desperacji samego Putina i jego najbliższych współpracowników świadczy również niezbicie fakt ciągłego straszenia Europy i USA użyciem broni atomowej, nawet jeśli byłaby to jedynie ta taktyczna o małym zasięgu. Jak również to, iż w dniu 27 września doszło do sabotażu rurociągów Nord Stream. Przed czym zresztą, jak ujawniła niemiecka gazeta Der Spiegel, amerykańskie CIA ostrzegało Niemców kilka tygodni przed wyciekiem gazu z Nord Stream i że może dojść do ataku na tą infrastrukturę. A jak poinformowała szwedzka służba geologiczna, ostatecznie doszło do wybuchu. Dziwnym trafem incydent nastąpił w dniu uruchomienia gazociągu Baltic Pipe, dając wiele do myślenia i powodując tym samym spekulacje, że to celowe działania Rosji. Konsekwencją był kolejny szybki wzrost cen gazu na giełdzie europejskiej w odpowiedzi na to zdarzenie. I w szczytowym momencie cena ta wzrosła o prawie 30 euro za megawattogodzinę, z około 180 do 210 euro. Jak więc możecie zauważyć w toku tego materiału, ta częściowa putinowska mobilizacja, poza umożliwieniem rozmieszczenia większej liczby żołnierzy, miała mieć dla kremlowskich rządzących
wiążących implikacje patriotyczne, mając także na celu zdobycie poparcia wśród swojego społeczeństwa. Lecz po zaledwie paru dniach wyraźnie widać, że decyzja ta przyniosła wręcz odwrotny skutek. I choć wciąż, przynajmniej na dzień tworzenia tego materiału, to jest 29 września, oficjalnie nie są zamknięte dla wyjeżdżających z ojczyzny Rosjan granice, to jednak na lotniskach i przejściach granicznych otrzymano wykaz osób, których wypuścić nie można. Tylko tak realnie rzecz biorąc, jaki pożytek tamtejsza armia będzie miała z ludzi zmuszanych na siłę do walki? Chyba głównie masową dezercję i kompromitację, jeszcze większą niż ta dotychczas. Bo już sami Rosjanie w większości przekonali się, że to ich kraj jest bezwzględnym agresorem i nikogo na Ukrainie nie ratuje, tylko niszczy i morduje niewinnych ludzi. Podczas gdy poparcie dla wojny z Ukrainą w Rosji nadal pozostaje wysokie, ludność generalnie jest w dużej mierze odizolowana od realiów konfliktu. Mobilizacja częściowa lub inna zdecydowanie może to zmienić i prawdopodobnie już w dużej mierze to zmieniła. Chociaż nie jest jasne, gdzie dokładnie Putin znajdzie swoich dodatkowych żołnierzy, mobilizacja może wciągnąć do konfliktu więcej etnicznych Rosjan, przybliżając im realia wojny również w takich skupiskach ludności jak Petersburg czy Moskwa. Co miejmy nadzieję, z czasem może osłabić poparcie dla Putina wśród stosunkowo zamożnych miejskich Rosjan. Alternatywnie Rosja może nadal zlecać wiele działań bojowych Czeczenom Kadyrowa lub Buriatom, czyli rdzennemu narodowi mongolskiemu zamieszkującemu południową Syberię. Oczywiście w konsekwencji może to także grozić kremlowskim władzom pewnym rodzajem niestabilności wewnętrznej. Tym bardziej, że już teraz widać, że największym wyzwaniem może okazać się znalezienie wystarczającej liczby zdrowych mężczyzn, którzy uzupełnią siły na froncie. O czym świadczy już fakt, że dopiero co wcieleni do armii rosyjskiej poborowi po zaledwie kilku dniach już są na froncie. Masakra, bez żadnego przygotowania, tylko karabin w ręce i poszedł na wroga. Dlatego również ostatnie incydenty z sabotażem Nord Streamów i próby przyłączenia do Rosji kolejnych okupowanych terenów Ukrainy w tym momencie nie są przypadkowe i mają doprowadzić do strachu oraz dalszego osłabienia gospodarczego Europy. A Putin tym sposobem, niczym tonący brzytwy się chwytając, chce za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje, uratować swój tonący okręt. Dlatego w mojej subiektywnej opinii pozytywnym aspektem w tej i tak dramatycznej sytuacji dla Ukrainy i całej Europy jest fakt, że jeśli nawet Rosja zgromadzi zakładaną ilość nowych sił wojskowych, jest mało prawdopodobne, że mogą one wywrzeć znaczący wpływ na konflikt, przeważając szale na stronę Putina. Tym bardziej, że zasoby rezerwowe są zwykle utrzymywane w niskiej gotowości, a pod względem wyszkolenia i wyposażenia prawdopodobnie będą miały jeszcze gorsze morale niż te, które Rosja rozmieściła podczas swojej początkowej agresji. Natomiast ich krótkie lub żadne wyszkolenie do walki tym samym da również trochę czasu stronie ukraińskiej na przygotowanie sprzętowe i personalne do nadchodzącej kolejnej rosyjskiej ofensywy. Federacja Rosyjska tak naprawdę nie ma już za wiele profesjonalnych, dobrze wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy. A jeśli te nowe siły nie osiągną znaczącego postępu na Ukrainie i poniosą kolejną porażkę, Putin albo zostanie odsunięty od władzy, albo o zgrozo będzie musiał rozważyć jeszcze bardziej desperackie metody dla zachowania swojej silnie nadszarpniętej pozycji i imperialistycznej wizji Rosji. Tyle na dziś w tym temacie, dziękuję Wam za uwagę i niech ta cholerna wojna wreszcie się skończy. Z wiadomym przegranym na tarczy, czego nam wszystkim życzę, najlepiej jeszcze przed zimą. Choć niestety wydaje się to być mało prawdopodobne, ale zawsze lepiej marzyć niż marznąć. Cześć, trzymajcie się, hej, do następnego materiału. Pa, pa, pa.